od poniedziałku 8 listopada Polacy mogą składać wnioski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną. To oznacza, że od teraz nie będzie można składać wniosków online. Nowe dowody zostaną wzbogacone o dwa elementy w warstwie graficznej i elektronicznej, o odciski palców i podpis. Te odciski palców będzie można złożyć tylko w Urzędzie Miasta, więc już odpada nam niestety składanie wniosków online. Aczkolwiek dotyczy to tylko osób od 12 roku życia w górę, ponieważ tylko od tych osób będą wymagane te odciski palców i te osoby będą otrzymywały dowód ważny przez 10 lat. Dzieci do 12 roku życia nie muszą składać tych odcisków palców, ale ich dowody będą obowiązywać przez 5 lat. W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych dowodów nie będzie konieczności obowiązkowej wymiany ważnych dokumentów. Z dotychczasowego dowodu będzie można korzystać do czasu, aż minie jego ważność.